Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, który będzie traktował o czasowniku einladen. Czasownik rekcyjny, czasownik nieregularny, czasownik z przegłosem. Zanim jednak zaczniemy o tym czasowniku rozmawiać, słowo podziękowania dla Was, drodzy widzowie, że dzięki Waszym datkom, dzięki Waszemu wsparciu finansowemu mogłem sobie nabyć ten oto mikrofon, no, dziś tu jest, ten mikrofon krawatowy, który daje mi możliwości oddalenia się od kamery, co daje mi możliwości, według mnie, znalezienia lepszych, ładniejszych ujęć w naszej, na naszej sądeckiej ziemi. Także bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie i za Wasze pieniądze. Przechodzimy do meritum. Czasownik einladen. Ten czasownik sprawia wiele problemów, bo tam jest parę rzeczy gramatycznych, które trzeba sobie wyjaśnić. Po pierwsze, sam czasownik einladen to jest czasownik rozdzielno złożony. To znaczy, składa się z dwóch części. Składa się z czasownika laden, z właściwego czasownika laden i z przedrostka ein. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że czasownik einladen jest czasownikiem nieregularnym. Tak naprawdę chodzi o czasownik laden, to on jest nieregularny. Nie wiem, czy znacie jego formy, jeżeli nie, to już go poznacie. Je poznacie. Laden, lud, geladen. I z czasownikiem einladen odmienia się podobnie. Einladen, lud ein i hat eingeladen, ma posiłkowy haben. Trzecia informacja o tym czasowniku to jest taka, że to jest czasownik z przegłosem, czyli na przykład w drugiej i w trzeciej osobie występuje umlaut. Czyli ja zapraszam, ich lade ein. Ty zapraszasz, już jest du lädst ein. Natomiast on zaprasza, er lädt ein, ona zaprasza, sie lädt ein. Potem oni zapraszają, sie laden ein, już ten umlaut znika. Dla informacji, czasowniki przegłosowe to są czasowniki, przy których druga i trzecia osoba, czyli tam, gdzie jest du oraz er, sie, es, następuje pewna zmiana. I jedną z tych zmian na przykład jest a umlaut, nie? W tym czasowniku właśnie. I czwarta informacja to jest czasownik rekcyjny. To znaczy, my mamy w języku polskim zapraszać na. Zapraszać na urodziny, zapraszać na wesele, zapraszać na ślub. Przy czasowniku einladen jest troszeczkę inaczej. Tam jest przyjmek zu. I zu, jak wiemy, albo nie wiemy, ale powinniśmy wiedzieć, jest datiwowy. Te cztery informacje stanowią o trudności tego czasownika, ponieważ o tych wszystkich czterech aspektach trzeba pamiętać i trzeba je znać, żeby móc ten czasownik odmienić poprawnie. Ok, przechodzimy do przykładów, przechodzimy do zdań. Ja zapraszam. Ich lade ein. I kropeczka. Przedrostek ein w odmianie w czasie teraźniejszym, jak odmieniamy czas teraźniejszy, to ten ein zawsze będzie na końcu. Ja, następne zdanie, ja zapraszam Ciebie. Ich lade dich ein. Mamy kogo co, akusatyw i ein na końcu. Zapraszam Ciebie na moje urodziny. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Geburtstag ma rodzajnik der. Moje urodziny to jest mein Geburtstag. Na moje urodziny, w sensie zapraszam, zu meinem Geburtstag. Skąd się M-ka wzięła? No z tego, że jest der, a der w datywie jest deim. I mein w datywie to jest meinem, idąc równolegle. A z czego ten datyw? No właśnie z zu. On nas zaprasza na swoje urodziny. Jak to będzie po niemiecku? Er lädt uns zu seinem Geburtstag ein. Er lädt, no bo jest przegłos, kogo co uns, nas, na co zaprasza, zu seinem. Dlaczego seinem? No bo jest on. To są jego urodziny. Das ist sein Geburtstag. Pamiętajmy, że urodziny w języku polskim to jest liczba mnoga. Urodziny są. W języku niemieckim natomiast urodziny Geburtstag ist. Kolejny przykład. Oni nas zapraszają na swoje wesele.
Sie laden uns zu ihrer Hochzeit ein. Hochzeit, wesele, ma rodzajnik die, dlatego jest ihrer, erka na końcu. A dlaczego ihre? No bo to są oni i to jest ich wesele. Das sind sie, also das ist ihre Hochzeit. Teraz seria zdań z czasownikami modalnymi. Ponieważ ten czasownik dosyć fajnie się klei z czasownikami modalnymi i będę Wam chciał przedstawić parę przykładów i zaprezentować. Na przykład ktoś mówi: chcę go zaprosić na swoje urodziny. Chcę, oczywiście używamy czasownika wollen. Jak zabrzmi to pytanie, to zdanie po niemiecku? Ich will ihn zu meinem Geburtstag einladen. Ich will ihn zu meinem Geburtstag einladen. Mamy czasownik will odmieniony w drugi w zdaniu, to jest istotne. No i einladen wtedy ląduje na końcu tego zdania bez okoliczniku. Kolejne zdanie. Czy ty chcesz ich zaprosić? Pyta mama swojej córki. I to zdanie zabrzmi tak. Willst du sie einladen? Willst du sie einladen? Czy chcesz ich zaprosić? No bo sie to są oni, w akusatywie to jest ich. To jest to sam zaimek. Nie? Ktoś nam doradza. Powinieneś zaprosić swojego wujka na jakieś urodziny, na jakąś uroczystość, bo jesteś mu wdzięczny za coś. Powinieneś zaprosić swojego wujka. Du sollst deinen Onkel einladen. Du sollst deinen Onkel einladen. Dlaczego deinen? Bo zapraszać kogo co? Tam jest akusatyw. Skoro onkel ma rodzajnik der, w akusatywie ma dein, dlatego zaimek ma deinen. Albo ktoś nam wręcz nakazuje. Słuchaj, musisz zaprosić naszą ciocię z jakichś tam powodów. Ktoś jest coś komuś winny i wyjaśnienia. Powinieneś zaprosić naszą ciocię. Du sollst unsere Tante einladen. Ktoś nam zadaje pytanie, bo robimy imprezę i chce wiedzieć, kogo zapraszamy. No i się pyta, kogo zapraszasz? Wen lädst du ein? Wen lädst du ein? Dlaczego wen? Ponieważ kto to jest wer, ale kogo to jest wen, akusatyw. Tak samo wer ma się do rodzajnika der, tak jak wen do dein. To są pary. Wein i dein są akusatywowe. Natomiast możemy zadać pytanie używając czasownika modalnego chcieć. Na przykład, kogo chcesz zaprosić na swoje urodziny? Czyli po niemiecku zabrzmi to tak. Wein willst du zu deinem Geburtstag einladen? Wein willst du zu deinem Geburtstag einladen? I ta osoba odpowiada. Na moje urodziny, w takiej kolejności niech to będzie, na moje urodziny chcę zaprosić moich dziadków. Czyli zu meinem Geburtstag will ich meine Großeltern einladen. Tak to wygląda w części z czasownikiem modalnym. Czasownik modalny odmieniamy, a czasownik einladen ląduje na końcu zdania. Ok, i trzecia część tego filmu, w którym omówię czas przeszły. I tu bym preferował perfekt. Myślę, że ten czasownik najczęściej pojawia się jednak w czasie przeszłym. Perfekt. Pierwszy przykład. Zaprosiłem moją ciocię na moje urodziny. W perfekcie. Ich habe meine Tante zu meinem Geburtstag eingeladen. Eingeladen. To jest czas przeszły, to jest czasownik nieregularny. Tak wygląda jego perfekt. W sumie tak naprawdę to się nazywa ta część eingeladen. Fachowo to się nazywa Partizip 2. To jest element perfektu. To, co robimy z machen ist gemacht, ze spielen ist gespielt, z lernen ist gelernt, a z einladen ist eingeladen. Wszystkie te G z przodu, które mają, to są właśnie Partizip 2. Chociaż nie wszystkie Partizip 2 mają G. Na przykład importiert. Ale dobra, to inny temat. Drugi przykład. Ktoś nas pyta, bo była nasza impreza i ktoś na tej imprezie nie był. No i tak pyta nas po imprezie w poniedziałek, we wtorek w pracy. Kogo zaprosiłeś? I pytanie, kogo zaprosiłeś, zabrzmi Wen hast du eingeladen?
Wen hast du eingeladen? Odpowiedź pada. Zaprosiłem moją ciocię. Ich habe meine Tante eingeladen. Zdanie. Ona zaprosiła na swoje urodziny naszych rodziców. Sie hat unsere Eltern zu ihrem Geburtstag eingeladen. Może się zastanowicie, zadajecie pytanie, dlaczego zmieniłem kolejność na urodziny naszych rodziców na urodziny. Czy to jest ważne? Tak, w języku niemieckim dosyć istotna jest kolejność. Pierwsze miejsce zajmuje dopełnienie, patrząc na polską gramatykę, czyli po niemiecku myśląc, tam gdzie jest akusatyw. To ta część jest pierwsza, czyli najpierw zaprosiłem, ona zaprosiła, sie hat. Tu mamy kogo co, ihre, unsere Eltern, naszych rodziców i potem znakąd, dokąd, po co, na co, zu ihrem Geburtstag i na końcu eingeladen. Plotkujemy o naszych znajomych, którzy mieli wesele, ślub i pytamy, a kogo oni zaprosili na swoje wesele? Pytanie zabrzmi po niemiecku następująco. Wen haben Sie zu Ihrer Hochzeit eingeladen? Wen haben Sie zu Ihrer Hochzeit eingeladen? No i ta druga osoba, załóżmy, że nie wie i mówi, ja nie wiem, kogo oni zaprosili. Po niemiecku. Ich weiß nicht, wen sie eingeladen haben. Zadacie pytanie, dlaczego haben jest na końcu? Ponieważ to jest zdanie podrzędne. Ono jest przyklejone do zdania ja nie wiem. Ich weiß nicht to jest zdanie ważniejsze. A kogo oni zaprosili jest podporządkowane pod to zdanie. I dlatego jest podporządkowane i w tych zdaniach podporządkowanych czasownik idzie na koniec. To może być dla niektórych z Was nowa informacja, ale chcę Wam to przekazać. Kolejne zdanie. Oni zaprosili nas na Sylwestra. I gwoli wyjaśnienia, Sylwestra, tam się pojawi to słowo, natomiast Niemcy go nie rozumieją. Oni rozumieją Sylwestra jako imię. Żeby konkretnie sprecyzować, że nam chodzi o ten wieczór, wiecie, 31 grudnia zapraszamy kogoś, albo gdzieś idziemy, bawimy się, jemy, pijemy, tańczymy, to jest Silvesterabend. I wracając do zdania. Oni zaprosili nas na Sylwestra, po niemiecku. Sie haben uns zum Silvesterabend eingeladen. Doprecyzujmy to zdanie. Oni nas zaprosili do siebie, do domu. Sie haben uns zu sich nach Hause eingeladen. I kolejne zdanie. My zaprosiliśmy naszą babcię na urodziny Stefana. Po niemiecku. Wir haben unsere Oma zum Geburtstag von Stefan albo von zum Stefans Geburtstag eingeladen. I na zakończenie, słuchajcie, zrobię Wam serię takich zdań z różnych tych trzech dziedzin, czyli odmiana czasu teraźniejszego z modalnymi i czasy przeszłe w takiej kombinacji mieszanej. Zapraszam ją. Po niemiecku ich lade sie ein. Chciałbym ją zaprosić. Ich möchte sie einladen. Zaprosiłem ją. Ich habe sie eingeladen. Ja jej niestety nie zaprosiłem. Ich habe sie leider nicht eingeladen. Ja chciałem ją zaprosić, ale tego nie zrobiłem. Ich wollte sie einladen, aber ich habe das nicht gemacht. Oni nas zapraszają do Warszawy. Sie laden uns nach Warschau ein. Oni mogą nas zaprosić do Warszawy. Mogą, bo mają możliwości, warunki mieszkaniowe. Sie können uns nach Warschau einladen.
Oni nie zaprosili nas do Warszawy. Sie haben uns nicht nach Warschau eingeladen. On zaprasza swoich przyjaciół do knajpy. Lädt seine Freunde zur Kneipe ein. On powinien zaprosić swoich przyjaciół do knajpy, bo jest im za coś wdzięczny. Ktoś to podsumowuje w sensie powinieneś, a on mówi, no powinienem, a ktoś z boku mówi, tak, on powinien. Soll seine Freunde zur Kneipe einladen. On zaprosił swoich przyjaciół do knajpy. Hat seine Freunde zur Kneipe eingeladen. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam, że jako moi widzowie możecie korzystać dodatkowo z moich live'ów. Robię live'y dla grupy zamkniętej. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tych live'ach, dajcie informacje w komentarzach albo na maila. Pod filmem w opisie znajdziecie tego maila. Live'y to jest pierwsza rzecz, co robię. Druga rzecz, mam zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie co tydzień publikuję zdania do tłumaczenia. Takie wiecie, możecie w ciągu tygodnia sobie te zdanka przetłumaczyć i zostawić je w komentarzu w tej grupie. Ja na to spoglądam, potem zostawiam wersję prawidłową. Jeżeli Was to interesuje, również do tego zapraszam. I trzecia rzecz, którą robię w trenerze słownictwa, to jest taka aplikacja Ponsa. Pons, takie wydawnictwo, ma aplikację Trener Słownictwa. Ja tam umieszczam moje vlogi i między innymi ten vlog właśnie tam się znajdzie, mówiąc stricte zdania z tego vloga. I czasami też rozbudowuję. W Ponsie jest więcej zdań niż na filmie. Jeżeli chcecie mieć dostęp do tej aplikacji, również dajcie znać, napiszcie na maila albo skomentujcie w jakiś sposób, żebym ja widział, że jesteście zainteresowani. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam ze słonecznego, to jest Wola Krogulecka, czyli ze słonecznej Woli Kroguleckiej. Trzymajcie się cieplutko, do kolejnego filmu. Trzymajcie się, na razie, cześć.